Podstawowy obiekt. Przypomnij, co ja miałem znaleźć. Jakieś radio jakieś. Radio? No nie pamiętam właśnie. Ja ci nie kazałem radio chyba zdobywać. No nie kojarzę, czy na ostatnim odcinku. Nie odcinku, tylko na ostatni, no. Ostatnim razem. Ja nie przypominam sobie, powiem ci szczerze. Ale i tak rozkręcam, nie? Mam radio, telewizor. Ja mam 5 paneli w domu. I framugi nie postawię, bo nie mam kurde tego, co powinienem mieć. Nie mam gwoździ. Dobra, a jeżeli chodzi o te części, to ja w teorii mogę to zostawić nawet tu. Nie chcesz tego na podłogę postawić? A, tego się nie da postawić na podłogę. Niedobrze, mam zagracony samochód. Nie ta strona. Ty zamierzasz aktor wracać zaraz? Właśnie nie wiem, ale... no... Tak, to dawaj spać. Myślę w sumie, czy to się nie przespać w którymś z tych domków, jak mam tutaj jakby wyczyszczoną... Jak się nie boisz. Kurwa, naprawdę przywaliłem w małe drzewko i rozjebałem chyba maskę. Ja pierdzielę. Dobra, mogę, tylko czekam. Czekaj, muszę dojechać najpierw. Spadaka pod tym względem. Drzewa trzeba powycinać, bo tu się robi niebezpiecznie. I bardzo wkurwiająco, gdzie zatrzymują te drzewa. O, zombiak przy naszej bazie. Co one się tak tutaj rozzuchwaliły? Nie żyje. Dobra, czekam. Już jakby pokój przygotowany, nie? No to akurat, bo już dojeżdżam. Zamknij drzwi. Dobra, śpię już. I trochę musimy pospać. Jeszcze zmęczenie nawet nie skończyło. O, skończyło się, no ale lepiej trochę pospać dłużej. Ty anulowałeś? Nie. No, to samo się anulowało, okej. Dobra, papierosy mam. Gwoździe, to trzeba wziąć na pewno. Jesteś w bazie? Właśnie wyjeżdżam, a co? A mógłbyś sprawdzić, czy jakie mamy tomy inżyniera w bazie? Ojej, jak to już wjechałem. A dobra, bo nie mam... Chce mi się. Jest kurwa tyle tych drzew, że mi się nie chce potem wracać. I tak słomem jadę. Jest to małe kureskie drzewko, które przyjebałem, bo już przejechałem. Dobra, więc kontynuacja. W którą stronę trzeba to wycinać? To jest dobre pytanie. Chyba wody sobie nie uzupełniłem, ale jestem kurde głupi. Na pewno sobie nie uzupełniłem. Już mam końcówkę. Ale mi tu zarosło? Bo myślę, że tu jest więcej miejsca. Jednak nie. Dobra, ale... Najpierw sobie może ogarnę, zanim skończę domek. Zobaczmy te palisady, jak to wygląda. Bardzo z drewna. Buduj. Z drewna, latarka na słupie to mnie raczej nie interesuje. Już jestem zmęczony, kurwa, no bez jaj. Ściana z bali. Serio? 4 kawałki materiału, 4 dratwy i liny. Nie pamiętasz, aktor, czy przez ogrodzenie z drewna one przechodziły? Nie pamiętam. Tak, przechodziłoby to z połówka. No to zbytnio mnie to nie urządza. W ogóle mnie to kurde nie urządza. Znam szczerze, serio przydaje się. Ale co? Ten kilof. No, to ma spory DPS, nie oszukujmy się. No właśnie przyszła tutaj cała może nie tyle co chorącka grupka i piłem na parę strzałów. Dobra, idę zabudować drzwi. Potrzebujemy jeszcze niestety klamki, tylko czy ja mam tu klamkę? Mam klamkę, wkręty, zawiasy. Tam na metalowe ściany. Że co? No. Jeszcze raz powtórz, bo nie słyszałem. Czasopismo Spawacz numer 1. Zrób metalowy ścian, zrób metalowy dał. O, panie! Coś mi się wydaje, że będziemy się dobrze dogadywać. Mam pierwsze drzwi w chacie. No. Dobra. I kontynuujemy robienie góry. Buduj. Podłoga z drewna. I nie spierdziel. Jestem ciekaw, jak on będzie ten dach robił w sumie. Nie wiem, ale mam przeczytane i się dało. A pod prawym masz coś zbuduj na przykład? Buduj z metalu, dach z metalu. To jest potrzebny palnik spawalniczy, a do tego potrzebujemy trochę butli z gazem, bo nie za dużo mamy tego. A, czyli nie są razem. To wracamy do wana połom. Kolejna horda sobie tu idzie, jak fajnie. Wydaje mi się, że będziesz musiał chyba ty też nagrywać swoją część. Jak na przykład ja teraz buduję i tak dalej, no to wiesz... Wiadomo, to nie zawsze musi być jakoś super dobre do oglądania. Nie no, co ty, gameplay z budowania domku? Znaczy, to będzie gameplay dosyć taki długi z tego akurat. Bo ja już który tu dzień? 3. spędzam? 4? No trochę było exploringu, w sumie zbierania tych rzeczy. Większość odcinków to były eksploracje, to teraz musi być trochę... W sumie równowaga musi być w przyrodzie. Trochę luzu. Tak jak na Discordzie, Spooky Shiro zagrajmy razem. Zapraszamy. No patrzcie jakich. Buduj. Podłoga z drewna. Dalej pójdzie, to ja niedługo 8. poziom wbiję. Dobra, otwieramy drzwi tak złoma sobie, fajnie. Za pomocą. Teraz patrzymy, czy nic się tutaj nie idzie zlatywać wokół domu. Zapewne będzie. Aha, o dziwo nic nie ma. O dziwo to one w inną w ogóle stronę idą. Może jakiś alarm zawił? Ja tam nie słyszę. O, napój pomarańczowy. Masło. Właśnie, bo już mam... Pragnienie niemalże odwodnienia, też muszę zaraz się wrócić do chałupki. Masło. Dobra, wezmę, może makaron się przyda kiedyś. Piękny telewizor do rozmontowania. No miałeś mi telewizor ogarnąć. Jeszcze czasopisma, których nie mam przeczytane, które mam nieprzeczytane. A czytałeś wszystkie w bazie, czy nie? Dobra, kuchnia, tom pierwszy, spawacz, tom drugi. Tom drugi chyba mieliśmy. To ty wiele nie przeczytałeś w ogóle w bazie. No, nawet nie wiem. To zrobię to teraz. A dobra, kuchnia, tom pierwszy. Bo akurat to z jedzeniem czytałem. Dobra, to rozkręcam telewizor. No kur... kopnę cię w dupę, zobaczysz. To jest tyle tych telewizorów w okolicy. Będziesz chciał, żebym ci coś wybudował. To też ci tak zrobię. Albo coś przeniósł. O, na przykład łóżko. Dobra, już biorę. Też ci powiem, ale sobie rozmontuję, pyk. Desek potrzeba. Mogę podnieść, mogę podnieść. Przeładowana, lecieć szybko, bo kręgosłup zaraz. Aha, mam uczucie omdlenia i zawroty głowy. Mega odwodniony. Albo mi się zdaje, bo moja postać na kucyku biegnie szybciej niż na prosto. Od razu nogi trenujesz. Chowamy telewizor. Ile sztuk tych telewizorów? Jedno. Nie wiem, z ilu tych się chcesz uczyć. Ale co ja się chcę uczyć? No, z tych telewizorów. Ale ja chcę do bazy. Ta. Dobra, jadę po wodę, bo już jest źle. O jakimś piciu mówisz? No już mam maksymalne chyba odwodnienie. Umiera z pragnienia... Co? Umieram. Umierasz. Rozpaczliwie potrzebuję wody. No zaraz się napijesz. No i co? Warto było? Zaraz piwko trzaśnie, to mu przejdzie. A, i mi nie to. Dobra. To wolno wojewodzie, masz 18? Dziwne, jakoś nie schodzi dużo to HP. Kurwa, no jak te samochody jeżdżą po tych drzewach, to jest po prostu porażka. Masz, wypij sobie brawarka. Wiesz co mi się nabija kilofem? Siekiera. Dlatego ci tak dobrze to idzie. Kolejne drzwi od jakiejś szopy, które muszę otworzyć łomem, bo nie ma. No, wypijesz piwo i no to jest umiera? No bez jej. No i trup zaraz będzie. No ale to z wody właśnie. Już lepiej ci? No. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu osobą przewrażliwioną. Papierosy, tu mam papierosy. Mam ryzyko przeziębienia się. Kurde, miałem coś wziąć, zapomniałem. Dobra. Zrobię to po prostu potem. Chciałem wziąć łopatę i zobaczyć, czy mogę piasek wykopać. Myślę, że to jest dobry czas, żeby sobie tutaj przekopać się, czy przekopać, wyciąć drzewa po tej stronie. Zetnij drzewo. Ty palnik gazowy. Błotki szukaj. Nie wiem, nie ma. No to wiem, że nie ma. Mnie nie zaskoczyłeś w sumie. Ui, mam wyjazd na główną ulicę. Maczetę drugą chcesz? No ba. To jest. Ty też dzika czy sra w lesie? Jak ja to złoto znalazłem? To znaczy? Strzelba, rewolwer, pistolet, naboje, trzy rodzaje magazynków, naboi. To czy wiem, czy takie złoto? Czegoś, co by to normalnie trzymał pod zmywarką, znaczy no, pod lewem. Siekiera mi się zepsuła, nie. Niestety. Ja pierdzielę. Niedobrze. No słychać. Muszę ogarnąć teraz siekierę. Teraz ty będziesz eksplorował. No będę musiał, bo nie skończę chaty. Jak chcesz, mam jedną. No już wiesz, dam sobie radę. Jakoś sobie ten gameplay trzeba urozmaicać, nie? No to ja wracam z twoim telewizorkiem. To możesz podjechać. Jeżeli będziesz jechał tą główną trasą tam przy tym żółtym sklepie, to będziesz miał normalnie wprost do mnie wjazd. Bo ja sobie ładnie obczyściłem. Praktycznie z ulicy mam wjeździk. Jestem ciekaw, czy ta woda w ogóle się może zużyć, w sensie w tym stawie. To mnie bardzo interesuje. Muszę więcej żwiru ogarnąć, żeby mi to nie zarosło. O, to już wiem, co będę robił za chwilę. Dobra, dostawa jedzenia. Tutaj miałeś wjazd, wiesz o tym? Mhm. Stawa pod same drzwi. Dobra, to czekaj. Trzymaj tutaj swój tom. Za chwilę, bo mi HP spada mocno. Dobra, gdzie ci telewizor dać? Wiesz co, gdzieś po lewej stronie możesz go postawić na razie, byle gdzie. Tak byś potem musiał tu przyjść i go przestawić. Będę musiał... No nie masz wyboru zbytnio. Dobra, postawię mi gdzieś tu. Jak to moje umiejętności? Jeszcze trochę mi do 8 poziomu brakuje. Pytanie, czy mam jeszcze coś, co chcę tutaj oddać? Kuchenkę mi znalazłeś? Nie mogę bez elektroniki poziomu wyżej, ale musiałem... I akurat ten telewizor przeważył o tym, niestety. Wiesz co, ja bym coś powiedział, ale już nie chcę być chamski. No. Kręcisz, kurwa, kręcisz. No nie, nie, telewizor o tym przeważył. Myśl, jak mi dach zrobić. Za to mogę ci tutaj wrzucić 2 puszki zupy grzybowej. No możesz, możesz. W sumie chyba jedzenia nie mam. Mam, a nie mam 2 puszki sosu bolonnego. Dobra, ale spoko. Nie zmarnuję się. Dobrze, mam zapas z jedzeniem, więc mogę sobie siedzieć na mieście. Dalej wyruszasz? No, trzeba oczyszczać ulicę. Ciekawe, czy ja teraz będę mógł powiesić, skoro mam już niby dach. Moja maska za długo nie pożyje. No to normalne u ciebie. No to zajadę akurat po arkusze blachy i... Co, i będziesz mi ogarniał? No bo za twój przewóz musisz sobie naprawić, bo nie dożyję za długo. Ech, no dobra, trzeba. Ja coś zostawiłem tutaj? Uuu, 9 worków siekier... Kurde, ile tu rzeczy zostawiłem? 2 łomy tu mam. Nawet o tym nie wiedziałem. Dobra, naprawiamy maskę. Worki zabieram na pewno. ma dużą wytrzymałość, spoko. Dobra. Worki zostawimy. Zasłony sprawdźmy, czy mogę postawić. Potrzebuję tak 2, 4, 6 zasłon minimum, jeszcze 3 okna. Już będę mógł tu nocować. O, to muszę wypakować jeszcze. Ale wiesz co, aktory zaraz będą musiał iść spać. Jeżeli chcę wyruszyć gdziekolwiek. Dobra, to ja tu zostanę przy tym domku, według mnie najbezpieczniejszy. Spokojnie, spokojnie. Dobra, mogę postawić zasłonę, jest dobrze. Zasuń zasłony. Tyk. Nie ma tragedii, okej. Okay. Zastanawiam się, kurczę. Próbować tu spać, ale jak mnie zagryzą. Nie ryzykuję. Jeszcze jedno, czy ja to mogę obrócić? Nie mogę. Moja postać już nadwagi nie ma. Dobra. Więc tak, co my teraz będziemy robić? Musimy na pewno wypakować ten samochód, tylko pytanie jak to zrobić. Dębowa lada. Może się uda to włożyć do tamtego samochodu. A to ile potrzeba, żeby zbić wagę? Ja mam 85 i 85, trochę czasu. 5 kilo mi jeszcze brakuje. Dobra, to jakby mogę chwilowo. Czekaj sekundę jeszcze, bo wypakowywuję dębową ladę. Wiem jakkolwiek to brzmi, ale... Niby mógłbym ją postawić, ale nie chcę mi się jej potem zbierać. Dobra, 9 worków. Tu jedna dratwa nawet była. Dobra, to ja muszę teraz dratwy zbierać, powiem ci szczerze. No kurwa, naprawdę tu... Nie, ja... Nie mam siekiery, kurwa. Zapomniałem. Jebane drzewo, które stoi... Wygląda jak krzak. I zaraz aktor nie chce ci nic mówić, ale nie będziemy mieli jak wjechać do chaty. W sensie której? Do tej naszej starej. Z każdej strony widzę, że jest coraz więcej sezonek. Te sezonki już są duże. Jest więcej kurwa sadzonek niż dębiaków. Dobra, to jakbyś chciał spać, to w sumie. Już dojeżdżam do chaty. Niestety mi się to, wiesz, schodzi troszeczkę, no bo ja jestem zmęczony dosyć mocno. Jestem już blisko. Dobra, kładę się. I dopóki ci nie powiem. Tak do 7. Dobra, jeszcze chwilę poeksploruję i... Koniec odcinka? Pewnie tak. Ja idę, coś wytestuję przy okazji. W sensie niby odcinek końca nie ma, tak? Znaczy no nie. Dla was, moi kochani, to oczywiście po prostu będzie przejście kolejne i tyle. W niektórych momentach są nawet parę dni różnicy tego gameplayu. No tak, ale dla nich to jest i tak w sumie... Nawet wiem, tylko mówię. Rybka pipka, tak powiem brzydko. No, to już się nawet domyślałem, że to jest ten... Jakiś czujnik alarmowy, że to wykryje. Już co, jakbyś znajdował worki, te czarne i worki takie jakby materiałowe, to weź się zbieraj dla mnie, ok? Czy ja mam wodę? No właśnie, wody nie mam znów. Mam tylko jedną butelkę, no to zaraz się skończy. Byśmy się znów głupio nie odwodnili. A tu jest w sumie chyba żwir. Zobaczmy. To jest naszego główny. Użyj oburącz. Kurde, chyba się nie da. To po co jest łopata? Do kopania grobów? Mm-hmm. Tylko? Mm-hmm. To jest bez sensu. Nie, da się, weź trochę piasku. Da się. Zarąbiście. Ciekawe, czy trawa zarośnie. Trochę ci syf zrobię przed chałupą, ale okej. Raczej się nie obrazisz. Ja tu chodzę i nie wiem, który dom sprawdzałem, który nie sprawdzałem. Każdy wygląda tak samo, kolejna maczeta. Kurde, zbieraj te maczety. No, będziesz miał czym tłuc. Kurde, aktor, to ja ci siekiery wszystkie będę zbierał. I kilofy. I kilofy. Możemy tak zrobić. Ty mi zbierasz maczety, ja ci zbieram kilofy i siekiery. Bo co drugi dom wchodzę i patrzę, kuchnia. Maczeta w kuchni? Mhm. Okej. Okay. Się mnie pytasz? Nie wiem, co za ludzie tam mieszkali, ale okej. Okay. Drugi dom... Maczeta, to Kraków musi kurwa być po prostu. Nie, najspokojniejsze wyjście w Londynie. To też fakt. Jak myślisz, skopana ziemia zarośnie trawą, czy nie? skopano. W sensie skopano, no bo wykopałem piasek i zrobiła się taka brązowa, nie? Boże. Bo jak nie, to będziesz miał brązową plamę przed domem. Bo już się chyba skończyły, ta 9 worków z piaskiem, zajebiście. Kawar przyszedł nawet po banie. Co? Nie, że przyszedł po banie i zostawił czarną brązową plamę przed nami. To nie pomyślałem o tym w ten sposób. Chodziło, ten dom maczety nie miał. Nie, to już jednak nie Kraków. Ale idę do jakiegoś takiego... Nie, ale aktor naprawdę będzie trzeba to pościnać, bo tu jest masakra. To jest masakra. Jak się siekiery znajdą, to owszem. No, właśnie to chodzi, że już nie mam żadnej siekiery. Tych drzewek tutaj jest zerąbanie. Trochę do przesady, nawet bym powiedział, ale okej. Nie musiałem tego nawet przekładać, ale okej. Dobra, starczy na razie. Proszę jako główny. Rozsyp piasek. Tak, tylko piasek to nie jest żwir. Ale na piasku chyba nie rosną te krzewy, nie? Nie wiem. Mi się wydaje. Tyle żwiru zdobyć, to będzie masakra. No nie, skończyło mi się. A mam jeszcze 6. Tylko tak, żwir pewnie nie działa w ten sam sposób, co piasek. W sensie pewnie nie spowalnia samochodów. A piasek pewnie już spowalnia. Czyli tak to zrobimy. tu zrobimy kolejną uliczkę tam do aktora, a tu sobie zrobimy wyjazd do ulicy w sumie. Ej, dobra, to nie jest głupie. Sypiemy to do końca i spróbujemy jeszcze gdzieś wyruszyć. A nie, czekaj, po ten aktor idziesz. Nie, to wyruszymy w następnym odcinku. Czy w następnym odcinku, no po przerwie. Po cięciu. Reklamowym. Tak. Aktor, zareklamuj serwer Discord. Jak to zareklamować? Nie ma takiego momentu. Dobrego. Ale za długo serwer Discord przyjdzie lekką reformę. Mocną reformę bym powiedział. Znaczy no... Niektórzy to może nawet tego aż tak nie odczują, ale starzy... Starzy. Nie przesadzaj, no tutaj nikt nikogo nie będzie krzywdził. Ale Deviko to i tak Deviko, to zostanie... A, Deviko to Deviko. Tego nie paniemajesz. Jak będziesz aktor gotowy już do wyjścia, że tak powiem, to mów. Dobra. Sobie tu gałęzie pozbieram na kupę. Staram się moją postać tak przegłodzić na maksa, ile wlezie. Mam 89 kg. A tylko jak ktoś to obejrzy za jakiś czas, to taka porada, nie? Hmm? Nie pisać słowa na K. Nie, na który to wiesz. Chodzi mi o cover. I tak tego nie... Większość osób, które to ogląda, i tak nie rozumie, o co chodzi, więc to był głupi żart. A już na pewno nieudany. Ale i tak nie radzę. Na gałązki. Kolejne gałązki. Kurde, tu powyżynął trochę tego. No tu już deski się znalazły. Kolejne deski. Dobra, to ja jadę już do naszej bazy. Dobra. W sensie tej starej, nie nowej, nie? Nowej to ty nie masz, pragnę ci przypomnieć. A, no tak, no. Muszę zrobić sobie. No właśnie. Pytanie tylko, gdzie chcę zrobić? No możesz tu obok mnie. Niby tak. W sumie pomożesz robić przynajmniej płot. Pomożesz mi też z powycinaniem, wiesz, tych wszystkich wszystkich drzewek. Dostęp do wody pitnej. Same profity, człowieku. Drzewci u nas pod dostatek. Gałęzi, 41... Nie, 35 gałązek, 41 gałęzi, o tak. Trochę tego jest. Dobra, gdzie ty chcesz, żeby ci te maczety zostawić? No, jeżeli możesz... Czekaj, jesteś w bazie tej naszej starej? No to może do tych broni. A potem to wezmę. Akurat jutro będę szedł na wyprawę, to wezmę. to pewnie też się gdzieś znowu wybiorę w miasto. No właśnie. Ja tu tam robię plan oczyszczenia tego miasta. Nie wiem, nierealne, ale... Tak? Znacznie ich mniej już jest. No, widzisz. Wszystko dzięki mnie. Oczywiście. Tak się wmawiaj. No, oczywiście. Tu mi już na łeb nie kapie. Ale elegancko. Ale mamy happy endę. Panele się położy, ściany się pomaluje, trochę odnowi i będzie git. Powiem ci, że jakoś budowanie w Zomboidzie jest dziwnie satysfakcjonujące. Nie wiem, nie zbudowałem nic większego niż nic. No właśnie, chciałem powiedzieć, niż nic. Więc ja tam nie wiem. Dobra, ale chyba powoli kończyć będę. Dobra. Ja sobie tu wejdę. I zobaczymy się za chwilę, kochani. Chyba, że będzie następny odcinek. Dobra, aktorinka, ja mam pewien plan na ten odcineczek. Tylko... potrzebujemy wybrać się niestety razem. O, fuck, coś mi spadło. Ale początek odcinka, kurwa, co to... A, dobra, te zawiasy, które drukowałem. Dobra, mogę już grać. Więc tak, plan jest taki, że wyczytałem jeden komentarz. I w jednym komentarzu było coś takiego, że ogólnie butli do spawania powinniśmy szukać w domkach. Nie wiem, czy widziałeś ten komentarz. Nie widziałem, pod którym to był. Już nie pamiętam pod dokładnie którym, ale ogólnie butle można znaleźć w dosyć prosty sposób. Dlatego jak możesz, to chodź się prześpijmy, bo jestem zmęczony już. Ja właśnie nie mam zmęczenia, ale się wrócę. To się wróć jak możesz. Szybę będę musiał wymienić. No nie tylko szybę. Przynajmniej u mnie nie tylko szybę. Cały samochód. To też może nie. No ale Zomboida już dawno nie było, Boże. Ile my w to nie graliśmy już. Nie wiadomo, w sensie wiadomo, ale no nie wiadomo. No i tych drzew, aktor, coraz więcej tu jest, naprawdę. Trzeba to wykarczować. Będzie co robić, tylko lecę się tam, to przespać po zmęczeniu. No ja to sam już lecę. I ogólnie, moi drodzy, sorki za mój, że tak powiem, dziwny głos, ale jestem w trakcie choroby, zresztą pisałem o tym na fejsie. Tfu, na fejsie? Jakim fejsie? Na YouTubie. Na YouTubie. Wiesz co, poczekaj chwilę, bo ja cię bardzo słabo słyszę. Nie wiem, czy ja coś nie poresetowałem. Muzykę mam tak głośno, że ja pierdzielę. Powiedz coś teraz. Może też być i tak. O, no i teraz cię słyszę zajebiście, ale coś poprawiłeś chyba. No, bo tam jakiś czas temu to mikrofon jak miałem stawiony na fulla, to no, różnie bywało z głośnością. No to teraz jest dobrze. Ale to do waru leży. O czym mówiłem? A, o tym, że jestem chory. Znaczy, no już w sumie mam nadzieję, że końcówka choroby, ale... Ale leciałem na zapasie do Zomboida, więc troszeczkę sobie, że tak powiem, czas odcinków zmniejszyliśmy. Teraz jak będą w ogóle odcinki po godzinie, to tym bardziej będzie spoko. Jak to, czy ty jesteś już na górze? No, tylko następne porodem wziąć i... Dobra. I myślę, że we dwójkę możemy nawet polecieć na tą wyprawę. My dawno nie byliśmy. Znaczy ty to parę odcinków budowałeś dom. No właśnie, dlatego chcę troszeczkę też to, wiesz, pozmieniać. Myślę, że tak do godziny 3 śmiało możemy pospać. No. Nawet może i do 4. Dobra. Akurat sam raz na burzę. Jedzmy co nieco. Jak z moją wagą? 89 kg i spada. Jeszcze 4. A jak z wodą? A, dobra. Z wodą nawet w miarę. Chwila, bo coś mi się zbagowało z grą, nie wiem. Co ci się zbagowało? W sensie cały czas prawy mi trzyma, nie wiem czemu. Czekaj, wyjdę i wejdę. Okej. Naśmiecimy aktorowi, a co mi tam? Mhm. A, ty jesteś, kurde. Nie słyszałeś tego. Oczywiście. I jak wbiłeś, czy nie? No, ale nadal trzyma. Może ci się myszka zbagowała? No właśnie, niezbyt. Pokaż się. A czekaj, wejdę, siądę i wysiądę z samochodu. Jesteś w samochodzie? Nie, ale wychodzę. No już. O, dobra. Dobra, jesteś gotów? Znaczy ja jakby słucham, ale no. Ale no, idziemy razem, no. Znaczy tak, tylko mówię, że tam przez chwilę gadać nie będę. Dobra, dobra. A więc tak, plan jest dosyć prosty. Ogólnie butle podobno zdobywa się z grillów. Nie wiem, czy kojarzysz te grille takie, co stoją ogólnie przy domkach. To już kojarzę ten komentarz. Tak? Kojarzysz? No. To pytanie, czy jest to prawda? A mamy w ogóle sprzęt do rozkręcania tego? Czy to jak się to brało? Nie wiem, ale może weź jednak jakieś te... jakieś klucze. Dobra. Czemu światło przestały? Kurde, ile tego tutaj barachła jest. Tędy się już jeździć nie da. Dobra, wysiadaj. Leć po klucze. A ja doleję benzyny przy okazji.